Jedyny w Polsce obraz czołowego przedstawiciela impresjonizmu Claude'a Monet wisiał w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Obrazy tego twórcy są sprzedawane na aukcjach za dziesiątki milionów dolarów. Ten wiszący w Poznaniu, plaża w Pourville, wyceniany był na najwyżej 7 milionów dolarów. No właśnie, był. Plaża w Pourville wisiała między tymi dwoma oknami na tej ścianie. Zniknęła stąd we wrześniu 2000 roku. 19 września, co ważne, we wtorek, o 10 rano wszystkie sale zostały sprawdzone, jak zwykle przed otwarciem muzeum. Pracownicy, którzy obeszli budynek, zarzekali się, że prawdziwy Monet wisiał na swoim miejscu. Bomba wybuchła około godziny 16. Wartownicy zadzwonili do kuratora galerii, bo zaniepokoił ich wygląd plaży w Pourville. Jedna z opiekunek ekspozycji, która w tej sali właśnie, gdzie Monet wisiał, pilnowała obiektów, stwierdziła, że Monet się odkleja. Obraz jakoś inaczej wygląda niż zazwyczaj. Kurator natychmiast poszedł na miejsce. Schody pokonał dużo szybciej niż zwykle. I już z daleka zauważył, że to, co widzi, nie jest oryginalnym obrazem Moneta. Była to kopia. Trudno ją nazwać profesjonalnie wykonanym falsyfikatem. Była bowiem zrobiona dosyć niestarannie i słabo na Bristolu. Tak, żeby zamarkować, że coś w tej ramie jest i być może nie każda osoba, która pobieżnie tylko spoglądała na ścianę, gdzie wisiały też inne obrazy, nie od razu mogła stwierdzić z daleka, zwłaszcza, że to nie jest oryginalne płótno. Na miejsce przyjechali policjanci z pobliskiego komisariatu na Starym Mieście. Spodziewali się jednak, że złodzieja takiego obrazu oni szukać nie będą. Oni nawet niczego nie dotykali. Już wiedzieli, że zginął obraz za kilka milionów dolarów i że to nie jest sprawa dla nich. Czekali na policjantów z poznańskiej dochodzeniówki na kryminalnych. Policyjna ekipa przez wiele godzin dokładnie sprawdzała wnętrza muzeum. Nie tylko szukała obrazu, który złodziej być może gdzieś zostawił, by wynieść go później, gdy minie zamieszanie, ale też do godziny pierwszej w nocy zabezpieczała ślady. Pamiętam jak dziś, że informacja o tym, że zginął ten obraz, była tak niewiarygodna, że nie mogłem uwierzyć na własne uszy. Ale kiedy tam pojechaliśmy po południu na miejsce, okazało się, że to nie żarty. Obraz, który spowodował tak wielkie zamieszanie, trafił do budynku przy obecnych Alejach Marcinkowskiego w niecodzienny sposób. Został zakupiony w 1906 roku. I to nie przez pruskie muzeum, tylko przez niemieckie towarzystwo artystyczne. Które organizowało wystawy w salach muzeum, po prostu nie miała własnej siedziby. Po powstaniu wielkopolskim obraz, cały czas będący w depozycie, przejęło polskie muzeum. Spokojnie wisiał na ścianie przez 20 lat. Gdy wybuchła wojna, w muzeum ponownie pojawili się niemieccy zarządcy. To oni doprowadzili do przejęcia plaży w Pourville od Towarzystwa Artystycznego. W 1943 roku został wywieziony do Rzeszy, do Niemiec, z większością najcenniejszych zbiorów poznańskich. To była ta ewakuacja przed końcem wojny. Obraz ukryto na terenie Saksonii. Tam znaleźli go czerwonoarmiści i wywieźli do Związku Radzieckiego. Plaża w Pourville miała trafić do Muzeum Puszkina w Moskwie. Później dopiero w ramach rewindykacji, które nastąpiły po wojnie w dwóch partiach, w 1946, pierwsza większa i dopiero później następna, 10 lat później, w 1956 roku Monet wrócił do Poznania. W salach Poznańskiego Muzeum Narodowego wisiał wyjątkowy, jak na Polskę, obraz. Z tego co wiem, to jest jedyny obraz czysto impresjonistyczny w Polsce. To dzieło było trochę nietypowe dla Moneta. Moneta, który nam się kojarzy jakby typowym jego bardzo kolorowym malarstwem pejzaży, ale bardziej mocnych kolorystycznie kwiatów i innych martwych natur. Z Muzeum Narodowego przy Alejach Marcinkowskiego zniknął jedyny w Polsce obraz Claude'a Moneta. Zanim ostatecznie trafił do Poznania, krążył po Niemczech i Związku Radzieckim. Został skradziony w 2000 roku. Na miejscu kradzieży policjanci nie znaleźli śladów, które naprowadziłyby ich bezpośrednio na trop złodzieja. Do sprawy trzeba było podejść metodycznie. W Komendzie Wojewódzkiej powołano specjalną grupę śledczą. W jej skład weszli najlepsi w Poznaniu oficerowie kryminalni, dochodzeniowi i technicy kryminalistyczni.
zgodnie z regułami sztuki, na samym początku założyli, że sprawca jest bardzo blisko. W tym wypadku w samym muzeum. Za kradzież mogą być odpowiedzialni ochroniarze. Właściwie nie doszli ochroniarze, bo chodziło o dwóch panów, którzy krótko przed kradzieżą pojawili się w muzeum, szukając pracy. Ci kandydaci na ochroniarzy zostali dokładnie oprowadzeni po budynku. Do pracy jednak nie przyszli. Tłumaczyli, że mieszkają za daleko i na dojazdy wydaliby 1/3 pensji. Te wyjaśnienia nie były jednak najważniejsze. Oni przede wszystkim byli bardzo spokojni podczas przesłuchań. Policjanci mają swoje sztuczki i zwłaszcza panowie z dochodzeniówki potrafią tak poprowadzić przesłuchanie, żeby najtwardszy klient w ciągu kilku godzin właściwie przyznał się do wszystkiego. Dodatkowo kandydaci na ochroniarzy podali prawdziwe imiona i nazwiska. Ten trop trzeba było więc skreślić. Teraz policjanci wzięli się za pozostałych pracowników muzeum. Przesłuchania poszczególnych osób trwały bardzo długo. Potem w następnych dniach byliśmy przesłuchiwani oczywiście przez policję. Każda z osób, która w jakimś stopniu mogła coś wiedzieć. Po pracownikach muzeum na korytarzach Komendy Wojewódzkiej pojawili się przedstawiciele innego środowiska. Osoby związane, można powiedzieć, z poznańskim światem artystów i studentów, którzy bardzo często przecież tam również przebywali i szkicowali interesujące ich dzieła. Jednak i ten trop trzeba było zarzucić. Wszyscy przesłuchiwani byli bardzo spokojni i żaden z nich nie powiedział niczego, co mogłoby wskazać osoby odpowiedzialne za kradzież. Podstawowym problemem podczas kradzieży tego obrazu było jego fatalne zabezpieczenie. Jeden z policjantów ocenił je w skali od 1/10 na 3. Okazało się, że obraz nie miał specjalnego alarmu. Jego ochronę można określić jako konwencjonalną, a ewentualny złodziej miał do pokonania dwie przeszkody. To osoba pilnująca, czyli opiekun ekspozycji, który ma jakiś kontakt wzrokowy z obiektem. No i drugi, wartownicy, którzy obchodzą raz po raz ekspozycję, są przy otwarciu muzeum, przy zamknięciu, razem z pewnym każdorazowo z pracownikiem merytorycznym, który sprawdza, czy wszystko jest w porządku. Z tych wręcz iluzorycznych zabezpieczeń kilka lat przed kradzieżą korzystali dowcipni studenci Akademii Sztuk Pięknych. Będąc w muzeum, wzięli sobie ten obraz po prostu do ręki, zdjęli go, okazało się, że on wisiał na żyłkach, nic nie zabipało, nie było żadnych sygnałów dźwiękowych, nie przybiegł ochroniarz. Ten obraz można było, jeżeli nikt nie patrzył, w tym momencie po prostu wziąć i wynieść. Takie podejście do zabezpieczeń może dziwić, bo już od wielu lat wiadomo było, że zbiory Poznańskiego Muzeum nie są bezpieczne. To nie pierwsza kradzież w Muzeum Narodowym. W latach 60. ktoś zabrał obraz Jacka Malczewskiego, autoportret z hiacyntem. Obraz zniknął, ale po paru tygodniach do dyrekcji muzeum przyszedł anonim, którego nadawca poinformował, że kradzieży dokonał tylko po to, by pokazać, jak łatwo jest zabrać obraz z muzeum, i wskazał też miejsce ukrycia obrazu. Była to skrytka na dworcu kolejowym. Milicja, która prowadziła śledztwo, doszła do wniosku, że obraz został zabrany przy pomocy wędki przez świetlik w dachu muzeum. Żaden ze śladów zabezpieczonych na miejscu kradzieży nie należał do wcześniej notowanego przestępcy. A złodziej miał ułatwione zadanie, bo obraz był bardzo słabo zabezpieczony. Przesłuchania w Komendzie Wojewódzkiej nie były bezcelowe. W ich trakcie wreszcie pojawił się konkretny trop. Człowiek w golfie. W tej sali przebywał pewien mężczyzna. On wcześniej próbował uzyskać zgodę muzeum, taką zgodę dostał. Prośbę o zgodę na przebywanie w sali z monetem umotywował bardzo prosto. Mówiąc, że chce skopiować sobie w ramach ćwiczeń malarskich obraz, który wisiał obok moneta. Ów rzekomy student malarstwa uzyskał zgodę dyrekcji. Formalnie jest tak, że jeśli ktoś ma zamiar robić kopię z obrazu, który wisi w naszych ekspozycjach, musi uzyskać zgodę dyrekcji i potem już działa na własną rękę. Nie jest kontrolowany cały czas, żeby ktoś przy nim stał. Student samotnie przebywał w sali z monetem w niedzielę po południu, na 2 dni przed ujawnieniem kradzieży. Mógł tam robić, co chciał. Mógł na przykład udawać, że coś maluje. Mógł naprawdę coś malować. Mógł też
przygotowywać się do kradzieży. Sala z Monetem znajdowała się co prawda pod opieką jednej z pracownic muzeum, jednak ona w ogóle nie przeszkodziła studentowi. Siedziała w takim miejscu, bardzo łatwo szło ją zasłonić, na przykład przez grupę zwiedzających. Wystarczyło poczekać na to, aż wejdzie jakaś większa grupa i wtedy podmienić na przykład obraz. Student miał więc mnóstwo czasu. Mógł spokojnie wycinać obraz. Dokładnie oddzielać każde włókno płótna od ramy. Zdjąć płótno. Schować je pod golfem. Wstawić kopię w miejsce oryginału. A potem spokojnie wyjść z sali. Nawet jeśli miał schowane to w teczce czy w tubie, no to jednak teoretycznie powinien być sprawdzany przy wyjściu, ale... Student więc, nie niepokojony przez nikogo, wyszedł z muzeum i ślad po nim się rozpłynął. Jeśli to on ukradł obraz, to zrobił to nie przypadkiem w niedzielę po południu. W poniedziałek wszystkie muzea są nieczynne i miał nadzieję, że nikt w ten dzień kradzieży nie ujawni. Policjanci sprawdzili dane personalne, jakie podał w piśmie do dyrekcji i okazało się, że człowieka o takim imieniu, nazwisku i adresie nie ma. Nabraliśmy wtedy przeświadczenia, że jest to człowiek, którego tak naprawdę poszukujemy, jest to człowiek odpowiedzialny za kradzież tego obrazu. Policyjny rysownik stworzył portret pamięciowy studenta kopisty. Miał on około 35 lat, 1,75 m wzrostu i gruby, jasny golf. Ten rysopis rozesłano po wszystkich komendach policji. Niedługo odezwali się policjanci z Olkusza z informacją: na naszym terenie mieszka człowiek z waszego portretu i do tego obraca się w środowiskach artystycznych. Policjanci z Poznania natychmiast pojechali do Olkusza. Przez jakiś czas prowadzili obserwację, która już ich zawiodła na wstępie, ponieważ klient prowadził absolutnie normalne życie, spotykał się z ludźmi, z przyjaciółmi, nie wykonywał żadnych dziwnych ruchów, nie pakował się. Postanowili go jednak przesłuchać. Jednak i tym razem okazało się, że to nie jest złodziej. To był ostatni trop policyjnej grupy specjalnej. Śledztwo zostało umorzone. Złodzieja kopisty nie znaleziono. Plusem tej smutnej historii jest niewątpliwie to, że teraz obrazy są znacznie lepiej zabezpieczone. Indywidualne alarmy, no i kamery, które są. Wtedy były też, ale w mniejszym stopniu mniej ich było niż dzisiaj. Pozostało pytanie, gdzie jest plaża w Pourville i czy kiedykolwiek wróci do poznańskiego muzeum? No na świecie takie rzeczy się odnajdują jednak. Czy FBI jest organizacja, która ściga latami? Zawsze jest to sprawa otwarta, bo było wiele przypadków też nawet w naszym muzeum, że obiekty kradzione po latach się znajdowały. Szanse na to z każdym dniem są coraz mniejsze. Oczywiście policjanci nadal zapewne mówią, że czynności operacyjne trwają. Ten temat nie został zamknięty, ciągle poszukujemy zarówno obrazu, jak i złodzieja, który go wyniósł z muzeum. Pozostaje więc tylko mieć nadzieję, że obraz wypłynie gdzieś na rynku antykwarycznym, bo na razie najprawdopodobniej wisi w jakiejś prywatnej galerii. Thank you.